Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixela, to jest Let's Play Sonic Mania Plus Encore Mode i gramy jako Sonic and Knuckles. Gramy w Sonic Mania 3 and Knuckles, znaczy... Więc akurat... Hydro City, zdecydowanie nie wiem, gdzie są. Special Stage, więc. Już w sumie. Mam pomysł. Chyba nie był pomysł, to po prostu. Poprawną drogę pójścia tutaj, owszem. Oj, zębałem troszeczkę. Co jest? To chyba się idzie. No cóż. Mam nadzieję, że nie zginę. W tym odcinku może, to znaczy, po tym jest Mirage Saloon, a ten poziom w miarę... Wiem, gdzie są chyba dwa szmaragdy chaosu. Więc to by się przydało? Nie wiem w sumie, czy to do mnie było, znaczy nie było muzyki umierania, ale no tam dobre. Aha, tylko papki miałem, wiesz, ok, świetnie. Ja chcę tylko mieć szmaragdy chaosu. O nic więcej nie proszę. No nie! Cholerna ta... To wykrywanie kolizji mani. Nigdy co nie działa, kiedy jest potrzebne. Ciekawe jest stąd, czy... Dobra, ogarniam. Coś więcej można... Jestem głupi! Dobra. Więc tu jeszcze pykniemy. Muzyka Hydro City jest po prostu taka świetna. Uwielbiam po prostu Hydro City, jeden z moich ulubionych poziomów Sonic and Knuckles. Wow. O, Mighty. Ale tam był Knuckles! Potrzebny bardziej. No nie. Mając już się pamiętam, jest ta. Cholera. Ale przynajmniej mam coś teraz, co mogę poświęcić na zwiedzanie poziomu. Więc to jest przydatne, I guess. Trochę. Ups. Ups, Sonic. Ale ja tu chcę. Ja chcę to, żeby nie umrzeć. I zaraz. Tutaj jest to wspinanie się. Czy to zawsze gdzieś tutaj jest? Coś, co mi się przyda? Chyba nie. Ogólnie mani ostatnio nie było, bo miałem takie, że tak powiem, spadek weny, I guess. Robiłem te live streamy dłuższe ostatnio, bo się bawiłem z tymi live streamami, więc I guess to była dobra, choć trochę rekompensata za to. Ale no, teraz wracamy tak bardziej z manią. No to wam. Wracamy z manią. Chcę wreszcie tę manię skończyć, mi się ją w spokoju i możliwe, że robić live streamy z niej później. Bo chciałem robić trochę z Encore Mode i powrócić też do live streamu z manią, ale to oczywiście nie wszystko naraz. Kurde, gdzie są te cholerne szmaragdy chaosu? Przeszedłem 4, teraz już pozostały tylko 3, które są łatwe. W cholerę. Tu nie było szmaragd chaosu? Znaczy special stage? To czy są szmaragd chaosu, bo chodzi mi właśnie o special stage, nie, tutaj chyba byłem.
proszę. Dlaczego się tak wybije? Pewnie na przelecenie to jest. Dzięki za przejeżdżanie mi pod oknem. God damn it. Za przejeżdżanie mi pod oknem. No, tu jest. Będę tak latał po prostu jak głupi. Tu coś może być? Pewnie nic nie będzie, ale dobra. No, to było starte czasu. Ale coś to musi być. Ała. Jest moja śmierć tutaj. Jak miło. Ojojoj. Ojej, nie, dobra, ja nie ryzykuję. Kto nie ryzykuje, ten nie ma, ale ja wolę nie ryzykować. To chyba też nic nie ma. Kurde, nie wiem, gdzie mogłem tu być w ogóle, proszę zdać, że jakby zrobili choć trochę przypominające to normalne Hydro City, bym wiedział, bo ja wiem, gdzie są w normalnym Hydro City wszystkie rzeczy. Sonic? Kurde, to mi się wydaje, że byłoby. Ale nie było. Tururu, tururu. Dobra, więc teraz bosik. Lubię ten tun. Znaczy trochę mi się nudny wydaje jak na Team Bossa, jeśli mam być szczery, ale styl jest fajny, więc... No! Tails! Ha! Goodbye, Sonic! Sonic umarł. Rip. Ledwo się zmienić na Sonika, żeby dostać hit. Dobra, no i teraz ten boss, który jest troszeczkę uciążliwy, nie powiem, że nie. Zrobili go dużo bardziej uciążliwego w plus. Według mnie te bomby tak dużo łatwiej się przyciągają. I dlatego według mnie. No jeszcze jak rzuca je wpierw. Jest irytujący po prostu teraz tak. Z tym boss, jako bycie tego bossa. Ale sprite mają ma ładne, więc to jest good, I guess. No co, dlaczego? Tak się nie... Dlaczego on się nie złapa? Najżej. Tu. Dobra. Tam postawisz, więc teraz nie postawisz tu drugi raz. Aha, no i Eggman zniszczony. Idź pływać sobie z rybkami. I myk. Teraz jak drugi, który dodatkowo... jeszcze bardziej nie wiem, jak tu są w pierwszej stage'a. Ale przynajmniej go skończyliśmy, więc to jest dobre. Po 8 minutach, Jezus Maria, na samo to szukanie special stage'ów mam te minuty zbierane. Niam dy! Aha! A ludzie pewnie mi nadal krzyczą, Pixel, co ty robisz? Dlaczego ty poszedłeś tutaj? Przecież special stage jest tu obok. Skręciłbyś tam w lewo i miałbyś special stage 40 tysięcy. A nie zrobiłeś tego, więc nie masz żadnego teraz. Buksy. Ale tu jest chyba special stage jakiś. Nie, I'm dead! Okej. Okay. Ja to mam pod kontrolą, może. Jeden prosty trik. Mi to zawdzięcza. Którym jest spamowanie spindaszem. Jak ile się da. Dobra, więc idziemy tu. Ja nie ufam temu wentylatorkowi. No i special stage teraz. Piąty. Który jest easy, tylko trzeba uważać na pierścień. On jest bardzo według mnie podobny. Taka trochę trudniejsza jest chyba oryginalnego piątego. Nie pamiętam, który. Nie pamiętam właśnie, który by mi tak to przypominał bardzo, ale.
Któryś był właśnie dla mnie bardzo podobny do tego. I oni po prostu wyglądają na taką, I guess, hard wersję. Właśnie tego słyszę z tejże. Więc teraz na Mach 2 spokojnie się uda. Easy. Więc mamy już piąty. Więc jeszcze szósty i siódmy. Szósty jest łatwy, siódmy jest po prostu śmiechem na sali. Jak bardzo łatwo on jest. I mam dużą szansę je zdobyć w Mirage Salon, bo w Mirage Okej. That happened. W Mirage Salon, bo w Mirage Salon mam... Mniej więcej wiem, gdzie są dwa szmaragdy. Special stage. Wiem, gdzie jest jeden na 100 pro i jak się do niego dostać. Wow. Ale... tego drugiego nie jestem pewien. Ej, ale przynajmniej teraz wiem, gdzie jest ten jeden w Hydro City. Więc to jest fajnie. Tu jest coś. Tu jest coś ciekawego. Tu jest special stage. Wygląda na to, jakby tu było. Au! Ej, dupsko! Dobra, więc teraz... Uiii! Musi być już special stage. No nie! Aha. To teraz już wiem, jak tu się wychodzi stąd. Na let's playu chyba z oryginalnej manii zawsze się cały czas się zastanawiam, jak tam wejść. A, nie mogę wejść. A. Ale mi się podoba po prostu muzyka Hydro City, ona jest fajna. Nakaz mi się przydał. Nie Ray. Nakaz. O, teraz w sumie zauważyłem. Jezu, jaki Ray w porównaniu do tej sesji jest ogromny po prostu. Wow. Jestem pod wrażeniem. Jaki Ray to jest big boy. Okej, tutaj jest na pewno, znaczy w dalszej sekcji jest na pewno special stage taki sam jak był w Sonic Green Knuckles w tym samym miejscu, więc to będzie fajne, tylko nie wiem, czy zmienili go w Encore. To jest najgorszy ten problem. A, dobra. Ajajaj. Jest! Knuckles! Dokładnie to, co chciałem. Zaraz. Wydawało mi się, że to było coś zniszczonego. No cóż. Myk. Lubię Knuckles. Czy jego animacja była inna, czy mi się zdawało? Nie wiem. Znaczy, wiem, że nie zmienili animacji, ale może jakiś glitch miał. No, fajnie wygląda, jak się tego wraca. Jeszcze nie przywykłem tak bardzo do jego sprite'u w Mani. Jeśli mam być szczery. Nadal jednak ta...
To Sonic Free Knuckles nadal przeze mnie przemawia. Ten sprite według mnie był najlepszy do Knucklesa. To chyba nie jest ta sekcja, ale to był szmak. Fu! Special stage w oryginalny. Nie, Sonic Free Knuckles. Ale to nie ta sekcja chyba. Nie, to jest boss teraz. Ale to. Ja ominąłem tą sekcję jakoś. Wow. Nie wiem, jakim cudem to zrobiłem. Knuckles, nie? Oh no. Knuckles, dajesz. Aha, dobra, nie. Przynajmniej mam bańkę. Więc mogę tu spędzić ile se chcę czasu. To jest za to fajna muzyka bardzo, na bossa. Bardzo lubię tą muzykę i muzykę z Chemical Plant, bossa. To są według mnie fajne muzyki bossów. Ale te inne to są takie... I guess. Ja tak nie ryzykuję z tym, zwykle z tymi takimi skomplikowanymi bombami. Dawajcie mi bomby. Myk! Knuckles, no! Uch, jest ta bańka. Fizyka bańek. Okej, no to teraz się zacznie niezła rzecz. Gdyby się dało ognistą tarczę mieć w wodzie, to by było po prostu zniszczenie tego bossa tak kompletne. Tak, Knuckles, tak! O, kurde, Knuckles to już mi trzeci... Chyba drugi raz ratuje dupska z bossami. Czyli już dwa razy więcej niż Tails by to zrobił. Ciekaw jestem, czy tak softlockuje gra. Okej. Na live streamie mi błąd się zrobił, że Mighty nie mogłem praktycznie iść. I Mirage Saloon na Knucklesa! Uwielbiam Mirage Saloon na Knucklesa. On jest 100 razy lepsze niż Mirage Saloon normalne. Muzyka jest lepsza, ogólnie poziom jest lepszy, bo to jest aktualny poziom, a nie poprawny poziom, a nie jakieś Sky Chase, którego nienawidzę po prostu. Uwielbiam po prostu muzykę. Wiem, że ona ma trochę rap imitować, ale styl jest świetna. Tu by się przydał Mighty zamiast Knucklesa. Jakby to Knuckles mógł jeszcze wejść, o dziękuję. Bo tu chyba było... O właśnie, Mighty. Okej. Typowa Sonic Mania. Wiem, że go wywaliło kompletnie w kosmos. No z takim wywaleniem to no, ja bym się bał. Chyba, ale tu powinno być, I guess? Chyba special stage jakiś? Tak, to chyba była ta droga do... Specjal staga. To mi się wydaje. Gdzieś to było. Wow, my head spinning. I'm dead. Tak, pamiętam jak tu szydłem. Już w sumie tu może coś być. Jest to... Teraz się okaże, że wrócę na początek poziomu i tyle będzie. Tak będzie, uwierzcie mi. Mój idę cały czas tą lewą stroną, w ogóle nie zważam na to, co się dzieje, kurde. A nie, to wygląda mi jak droga do szmaragdu. Jak droga, którą ja bym zrobił, bym miał dawać jakiś... gdzieś...
special stage. No i to tak definitywnie to wygląda jak coś takiego. I... tu będzie? Wiem, że gdzieś w tych okolicach był. Więc może, a może nie, nadal ten glitch z Tace'em jest. Ajajajajaj, panie Whitehead. Jak pan czasem, kurde, coś zrobi. Wow, o. Nagle po prostu Tace ma normalne fizyki, jakby normalnie spadał z cóż. Tak, znikąd po prostu. Tu nie ma special stage'a. Jeszcze ja bym go bardzo chciał. Okej. O, nie, nie, nie. Dobra, Mighty, chodź. No, chodź, Mighty. Wait, what? Myślałem, że taką podłogę może tego Mighty rozwalić. O, to co chodź? No więc nie znalazłem tego chyba special stage'a, którego chciałem. Nie! Okej, mamy przesłanę. Teraz. Ale postaram się zrobić to, co w mojej mocy. Powiem, gdzie jest nas. A nie, jest tutaj, to jest, tylko nie ma Mighty'ego, ale dobra. Okej, więc to może mieć mały problem. Ale nie aż tak poważny. Kurde, bo chciałbym zwiedzać, ale z drugiej strony nie chcę skrzanić to, co by możliwe było. Moim jedynym special stage'em, jaki znajdę w tym poziomie. Więc... no. Bo tak będzie. No i tu jest... czy ja tutaj uda mi się wejść do... chyba nie. Ważne jest dla mnie to, żeby zejść na dół. Po prostu jak najniżej być. W tym momencie. No. Dziękuję. Nie, zrąbałem kompletnie to. Muszę się wrócić. Ale przynajmniej teraz mamy taki ładny, nocny klimat. Jest fajnie. Ajajaj. To właśnie kurde, czy ja to bez Mighty'ego zrobię? Chyba nie. Muszę gdzieś znaleźć monitor do przełączenia postaci. Kurde, ten jeden monitor tak mi zepsuł wszystko. Dalej, kurde. Przełączenie postaci i Mighty'ego. Mighty'ego poproszę. W takim tempie to ja kurde chyba znajdę inny special stage. To już było chamuło, takie konkretne. Zaraz, nie musi mi, że nie mogę po prostu tam iść dalej. No nie, no chyba sobie jaja robi ktoś ze mnie. Nie mogę tam wrócić. Ja po prostu poszedłem dołem. No nie, are you kidding me? Jeden special stage, który mi tak bardzo zależał. O! Okej. Okay. Brek, co tu mam drugą szansę? Nie. Nie! Mighty... kurde! Knuckles, dlaczego Knuckles? Nie, wiecie co, ja powtarzam ten poziom i po prostu wam to wytnę, więc widzimy się za chwilę. Dobra, więc jesteśmy. Teraz mogę się tu spokojnie dostać. Bo mam Mighty'ego i możemy iść do piątego... nie, piątego, szóstego special stage'a. W którym najpierw wolałbym pozbierać pierścienie, a nie bluzkę. Bo jest dosyć taki... okej, okay. To nie wygląda dobrze już. On jest prosty, trust me.
po prostu jaram je od początku. Easy. Ojeny. Pozostał nam ostatni, siódmy szmarak chaosu. Uch, jestem zestresowany. Jeszcze nam został Mirage Sun akt drugi. Więc kto wie, jak to się potoczy. Chociaż w akcie drugim nigdy nie znalazłem żadnego special stage'a, więc to o czymś świadczy. Pewnie o tym, że nie umiem szukać po prostu, ale styl. Teraz pyk! A, Sonic? I myk! Elo. A nawet pykło. Kurde. Mighty po prostu jest idealny na tego bossa. Dobra. Jej! Sonic i jego recolor. Znak z Chaotix. Ale ludzie zaczną się wdenerwować. No i teraz... Mirage Saloon Act 2. Czy to jest zarąbista piosenka? I dla mnie właśnie dlatego... Sądzę, że akt pierwszy na Krysa i akt drugi... wszystkich jest po prostu, są po prostu najlepiej skomponowane, tylko po prostu najlepiej ze sobą idą, że tak powiem. Akt pierwszy Sonika i w sumie wszystkich poza Knucklesem jest taki... No tak z dupy bym powiedział, tak trochę, no. Już pomijając kompletnie fakt, że mi się nie podoba muzyka i to, że to jest Sky Chase. Styl, no kurde, no. To mnie gdzieś prowadzi. Czy do special stage'a. A tak... O! How convenient! Więc znalazłem po raz pierwszy w życiu special stage w Mirage Sun Act 2. Ale teraz... finałowy special stage. Dlaczego ten special stage ostatni jest takim platformówkowym bardziej? O-o. Nie chciałem zbierać Mach 3. Nie.
Nie! To wszystko przez to, że zbieram ten Mach 3. Kurrr. Ja pierdzielę. Nie, no teraz to jestem zły, na serio. Nienawidzę Mach 3. Kurde, chciałbym znaleźć jeszcze jeden skorzyst. Teraz. To by było zbyt... To by było perfekcyjne po prostu tak na ostatni odcinek sobie pierdyknąć. Znaczy ostatni odcinek, nie ostatni odcinek, o. Po prostu no... jakby to powiedzieć, no. Żeby tak na... tak pierdyknąć sobie... ostatni szmak, tak już zdobyć tą super formę, mieć spokój z tym, tak? W tym odcinku, to by było zarąbiste. Ale nie, po co? Pixel, nie możesz mieć tak łatwo przecież. Ale ten film jest cholernie prosty, tylko oczywiście ja musiałem zlamić i zdobyć to Mach 3. Które jest niegrywalne po prostu. No też moim problemem jest to, że tak cały czas się trzymam góry, a pewnie też jakieś special stage są na dole bardzo. Nie mówię, że to nie jest mój problem też. No, bardzo to jest możliwe. Dlaczego tu nie mogę przejść? Przecież Kirby jest pokazane w górę. Okej, idę tutaj. To jest koniec poziomu, bo Mirasol jest takiego... No kurde, no czyli się nie uda już. Następny poziom to jest All Ocean, więc no tam też jakoś chyba znajdę jeden. Tylko by tam nie zlamić. Kurde, nie. Ech. To nie jest dobry dzień dla mnie. Okej. Okay. Przydałby się Mighty. To jest Dark. Wszystko oczywiście z Sonic Fighters. Wszystkie postacie. Kurde, Heavy Magician, no kurde, no. Okej, on sobie poleciał. Nice, okej. No niestety nie zdobyliśmy tego ostatniego szmaragdu chaosu, ale w następnym odcinku już prawdopodobnie go zdobędziemy. W Oil Ocean, albo w Lava Reef. A więc co, no. Trochę będę miał z edycji z wycinaniem tych rzeczy głupich. No i... Dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa pa! Chaos Control!